No dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Zrobimy sobie dzisiaj taki haul zakupowy, film z pamiątkami i takie tam. Wiem, że mój głos nie jest najlepszy i mam nadzieję, że aż tak źle się tego nie słucha. Ja po prostu chciałabym nagrać ten film, bo chciałabym tutaj, wiecie, też zrobić porządek z tymi rzeczami, rozpakować je, pochować, umyć to tamto, żeby też z nich korzystać, no ale żeby też przede wszystkim zrobić porządek. Także, ponieważ prawdopodobnie taki głos będzie się utrzymywał przez kilka kolejnych dni, to stwierdziłam, że no dobra, no nagrywam. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle, może jak się rozgadam, to będzie trochę lepiej, a nie gorzej, na to liczę. Także, no cóż, też bym chciała, żeby był normalny, żeby normalnie się tego słuchało. Możemy udawać, że jest, no nie wiem, seksowny, tajemniczy, ale prawdopodobnie nie, więc no nic. Mam nadzieję, że tak jak mówię, jakoś damy radę, że te rzeczy, które wam pokażę, jakoś przysłonią może efekty dźwiękowe, ale co wam, słuchajcie, mogę bardzo polecić. Nałożyłam sobie dzisiaj właśnie na usta takie combo. Jeżeli się wydają trochę większe, to dlatego, że wyjechałam konturówką poza i to sprawia, że one naprawdę wyglądają na większe. Natomiast to, co ostatnio bardzo polubiłam, to jest, słuchajcie, moja pomadka z Charlotte Tilbury Color, chyba Icon Baby. Tak, coś kojarzę. Podlinkuję wam na dole i tę pomadkę, i konturówkę, której dzisiaj użyłam. Natomiast to jest właśnie pomadka z Charlotte Tilbury. Ja ją miałam też na wyjeździe ze sobą. I słuchajcie, cudowna jest. Nie dość, że jest długotrwała, jak na pomadkę, która nie jest zastygająca. Nie jest też taka typowo matowa, bo ona daje takie delikatne rozświetlenie przez drobinki, które ma. Ale fajnie długo się utrzymuje, bardzo ładnie wygląda i ma przepiękny kolor. Także dzisiaj do niej użyłam takiej konturówki z Eveline Varieté. I to jest Gel Lip Liner Pencil, 24-godzinna trwałość, waterproof i kolor 01. Także użyłam tej konturówki, tak jak mówię, oba te produkty będą podlinkowane, ale ta pomadka ostatnio, słuchajcie, używam jej bardzo dużo, bardzo ją polubiłam, także w sumie to dobrze, że ją sobie wtedy kupiłam i zrobiłam sobie taką małą przyjemność. Ale słuchajcie, przechodzimy do rzeczy, bo jest tutaj totalny miszmasz, mnóstwo różnych rzeczy pokupowałam. Od czego by tu... Oczywiście znowu są same fajne. Jestem bardzo zadowolona, wszystko mi się bardzo podoba, same fajne, trochę pamiątek, trochę rzeczy właśnie takich, a nawet bardzo dużo takich jedzeniowych ze sklepów, więc od czego by tutaj zacząć? Nie, na pewno nie będzie jakoś sensownie miastami opowiadane, dlatego że mam tutaj wszystko wszędzie, więc się nie da. Może zacznę sobie tutaj od takich, nie wiem, torebeczek, co wy na to? Ja nie pamiętam też, gdzie ja co kupiłam, więc może być po prostu bardzo różnie. Dobra, tu jest pierwsza rzecz i to są perfumy. Perfumy, które w ogóle kupiłam w jakiejś aptece. Było ich tam, znaczy akurat było ich bardzo dużo różnych, ale z tego typu były chyba tylko 4. I wybrałam, słuchajcie, bergamot. 30 ml, takie fajne, małe opakowanie, więc pomyślałam, czy do plecaka, czy właśnie gdzieś na wyjazd, czy w ogóle teraz na lato, żeby tak sobie odświeżyć. Nie ma sensu, żebym ja to teraz, słuchajcie, otwierała, dlatego że ja nic nie czuję, więc pamiętam, że no wybrałam je, bo mi się spodobały. Natomiast teraz wam nie powiem totalnie, jaki to jest zapach, także poczekamy, aż się wyleczę i będę mogła sobie je odpakować i może wtedy wam powiem, jak one pachną, ale jeśli macie na przykład którejś z tej serii, może kupiliście, mi się wydaje, że je kupiłam w Hiszpanii, Violette de Mar. Więc możliwe, że wiecie, macie je, to powiecie mi, jak one się sprawdzają. No drogie też nie były, więc nie spodziewam się, że to jest nie wiadomo jaka jakość, ale mówię, żeby sobie wrzucić w plecak na przykład, czy na wyjazd, to myślę, że będą ok. Tutaj mam w ogóle prezent. Wzięłam taką... Jak ten pan to włożył tutaj? Wzięłam taką wieżę Eiffla, ale tak jak mówię, właśnie to jest na prezent. A fajnie wygląda, ja mam już taką w zasadzie. Także, o, mamy to, to przy okazji cenę, widzicie, mogę oderwać. Bardzo dobrze. Więc mam to i mam też torbę na zakupy. A skąd to? Też z Paryża? Tak. Tak, no fajne. Tak do końca nie wiedziałam, co kupować. W ogóle powiem wam, trochę się nastawiałam, że... A, to może ja będę po sklepach? A nie, jeszcze coś tu mam. A to w ogóle też nie na... zakładkę, taką metalową z Girony. Bardzo mi się spodobało to miasto, przepięknie tam było i myślę, że będę je pamiętała na długo. Taki, wiecie, totalny też trochę spontan i przypadek, ale naprawdę cudownie, także mam też tutaj zakładkę i przy okazji jeszcze tutaj też słuchajcie, kupiłam kubek właśnie w Gironie. I oprócz tego, że kupuję kubki ze Starbucksa, jak mi się coś spodoba wyjątkowo, albo chcę coś mieć gdzieś z jakiegoś miejsca, to też kupuję. I ten mi się spodobał bardzo, i te kolory,
i właśnie te elementy namalowane. No i że jest Girony, trochę taki inny i jest mniejszy niż taki kubek dla mnie do herbaty, więc to jest dla mnie idealny kubek do kawy po prostu. Więc takich to nigdy za dużo, więc kupiłam też taki. Ja tutaj sobie od razu porządki robię i widzę, że zaczniemy chyba od takich małych po prostu pierdół. Tu mam w ogóle przy okazji, o, drugi prezent. To jest mała Formuła 1 z Monako. I uznałam, że to będzie właśnie fajny prezent, także mam też to nie dla mnie. Mam nadzieję, że zdążę dać te prezenty, zanim ten film się pojawi. Co my tutaj mamy? Duża paczka. O nie! O nie! Czekajcie. Bo to jest super, tylko że to mi się trochę pogniotło. Kurczę, będę... Ech, kupiłam dwie pocztówki. Tylko że muszę je, widzę, włożyć w książkę, bo widzicie? One się tak pofalowały. Ech, dobra. Więc pocztówki tutaj pójdą. Kupiłam ręczniczek. Taki mały ręczniczek w rybki z Monako. Słuchajcie, dlatego, że właśnie zauważyłam, że na tych wyjazdach świetnie się sprawdzają takie małe ręczniczki. Jak na przykład potrzeba gdzieś, nie wiem, na szybko, czy to umyć ręce, czy umyć twarz na przykład, czy chcę, nie wiem, zmyć makijaż na noc, czy tam po prostu gdzieś jestem i wiecie, i chcę się odświeżyć, czy coś. Taki mały ręczniczek gdzieś tam w torbie zawsze się przydaje i pomyślałam, że fajnie będzie mieć go z Monako. Spodobały mi się też te rybki tutaj, więc... Więc jest i ręczniczek. I mam też, słuchajcie, takie żetony. Do gry. Dobra, te naklejki będę musiała pamiętać, żeby podklejać, bo tutaj na wszystkim, wszędzie są naklejki. Także to co? Tu mam, o, jeszcze jedną taką torebunię. No zaraz zobaczymy, co tu jest. Tu jest, proszę bardzo, kosmetyczka z Yared de Mar. Takiej średniej wielkości akurat i pomyślałam, że mało mam, dużo mam, a taka właśnie średnia mi się też przyda właśnie, żeby coś spakować, czy na przykład czasami, wiecie, sprzęt do, jak na przykład na lotnisko się leci, to żeby osobno był, nie wiem, no sprzęt elektroniczny na przykład, żeby to osobno wyjąć, więc myślałam, że ta jest fajna. Tutaj jeszcze, widzę, że, a, mam jeszcze pocztówkę, właśnie z katedry w Gironie. Ta katedra była przepiękna, słuchajcie, przepiękna, zrobiła takie wrażenie, że myślę, że długo będę o niej pamiętać. Tutaj też coś jest. A, kupiłam bransoletkę, no tak, bo ja często kupuję, wiecie, na wyjazdach jakąś bransoletkę, ta się trochę świeci, ma takie trochę inne kolory i uznałam, że będzie pasowała, a nie, teraz nie mam tych wszystkich, no ale będzie pasowała do tych wszystkich moich, które mam. Także proszę bardzo, bransoletka tutaj, tu mam jeszcze kolejne pocztówki chyba. Tak, Barcelona. Piękne. O. Piękne, naprawdę. Piękne to miasto i myślę, że trzeba tam wrócić, bo dużo nie widziałam na pewno, tylko trzeba to dobrze zaplanować, bo spontaniczne wyjazdy są fajne, tylko że teraz niestety przez to, że turystów wszędzie jest dużo, to nawet jak na przykład, nie wiem, jeździłam do Londynu i były tam te, wiecie, darmowe muzea, nadal są darmowe, tylko że teraz jest tak, że trzeba mimo wszystko pobrać jakiś darmowy bilet, dlatego że po prostu za dużo ludzi przychodzi i może być tak, że tych miejsc po prostu nie ma. Stać w kolejce takiej bardzo długiej po ten bilet też nie ma sensu, więc warto się wcześniej zapisać. No i nadal on jest darmowy, tak, do wykorzystania, czy nawet te płatne, tak, ale chodzi o to, że właśnie w Barcelonie jak patrzyłam, no to już nie było w ogóle do biletów do miejsc, gdzie ewentualnie chciałabym wejść, zobaczyć, zwiedzić. Więc tak się porobiło, że teraz trzeba po prostu wszystko planować i te bilety mieć najlepiej, wiecie, przygotowane i zakupione wcześniej, bo, no bo już nie jest tak łatwo, że wiecie, będziemy gdzieś i tak możemy sobie wejść gdzieś, coś pozwiedzać. No niestety nie zawsze. Za dużo jest wszędzie ludzi, turystów, no i trzeba po prostu wcześniej takie rzeczy załatwiać. Ale mam nadzieję, że tak jak mówię, to nie ostatni raz. Pierwszy i nie ostatni, i jeszcze kiedyś do Barcelony pojadę i sobie zwiedzę, zobaczę wszystko, co chciałam. Tutaj mam jeszcze jeden żeton właśnie z Monako i taki fajny magnes Formuła 1. To mi się też spodobało. Więc wzięłam też to. Aha, i mam tutaj jeszcze jedną torbę, widzę, tak, z Barcelony. Taką bardziej... graficzną. Dobra. To tutaj chyba wszystko. Wiecie, ja wiem, że ja mam gdzieś jakieś rzeczy,
Ale jak nie tu, to już nie wiem gdzie. Nie wiem. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. Jakbym coś potem gdzieś jeszcze znalazła, to dogram ewentualnie, ale mam nadzieję, że tu jest wszystko. No nic. Tutaj mam jeszcze w ogóle, słuchajcie, z kosmetycznych rzeczy. Dużo kosmetyków właśnie nie kupowałam, żeby nie mówić, że w ogóle, bo w ogóle po tych sklepach jednak okazało się, że nie latałam, robiłam inne rzeczy i nie wchodziłam po sklepach za bardzo, tak się trochę nastawiłam, że mówię, może w Paryżu bym poszła do Sephory czy coś, ale jakoś nie było okazji, nie było kiedy. Ale słuchajcie, co udało mi się kupić? Ja szukałam tego też w Polsce i nie znalazłam. Kupiłam takie dwa produkty z Essence, to jest Thick and Wow Fixing Brow Mascara i ma w dwóch kolorach. Bo nie wiedziałam, który wziąć, nie wiedziałam, który będzie lepszy. Nie było testerów i mam 01 Caramel Blond i 02 Ash Brown. Więc zobaczymy, czy one będą jakieś jasne, ciemne, jak to będzie. W każdym razie wiele osób je polecało. To jest niby w ogóle taki zamiennik, podróbka produktu z NYXa. Więc to właśnie też było ciekawe, jak tam gdzieś, wiecie, oglądałam różne filmy dziewczyn, które mówią o nowościach, o tym, co powstaje, testują nowości, że dziwnym jest, że marka drogeryjna tak naprawdę kopiuje inną markę, też drogeryjną, ale podobno te produkty są bardzo dobre i nawet chyba lepsze niż te z NYXa, więc stwierdziłam, że wezmę, przetestuję, bo coś do brwi akurat mi się przyda, to co mam, to mi się kończy. Więc przetestuję sobie. Słuchajcie, jedna piękna rzecz, którą kupiłam. Zastanawiałam się przez chwilę, bo jest po francusku, ja po francusku nie mówię, ale stwierdziłam, że to chyba nie ma znaczenia. I słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, dostałam od Magdy przy kawie książkę Stunning Iceland i ona jest właśnie z takiej serii. I słuchajcie, w Paryżu znalazłam książkę z tej serii, której w ogóle nie ma w internecie, bo ja widziałam, że tylko dwie czy trzy książki są z tej serii w ogóle wydane. To nie jest tak, że one są z każdego kraju, z jakiegoś miasta, nie, nie, nie. I zobaczyłam, że w Paryżu był Meksyk. Był też Paryż, ale był Meksyk. I pomyślałam, że nie wiem, czy chcę ryzykować, czy ona w ogóle wyjdzie na przykład w języku angielskim, czy będzie, wiecie, kiedyś do dostania, czy ja ją znajdę. I pomyślałam, że to też będzie fajna pamiątka właśnie z Paryża. Natomiast, ponieważ ja wiem, że ta książka jest piękna, to wydanie jest piękne i tam przynajmniej w tej, co mam o Islandii, tam są piękne zdjęcia. I to jest taka, no wiecie, fajna pozycja, żeby mieć, żeby sobie nawet obejrzeć. Ja po prostu kocham Meksyk w każdej postaci, więc dużo innych książek mam, albumów z Fridą, więc może mi też tak bardzo nie będzie przeszkadzało to, że jest po francusku. Natomiast zdjęcia i to, jak ładnie ona jest wydana, to myślę, że wynagrodzi. Dlatego też kupiłam sobie tę książkę i bardzo się cieszę. I myślę, że będzie piękna, także ja jej nie odpakowałam, żeby, wiecie, w podróży, żeby tam się nic jej nie stało. Zaraz ją sobie odpakuję właśnie i może będzie stała w jakimś wyjątkowym miejscu, bo naprawdę jest, no, piękna jest, myślę, i taka, wiecie, ciężka, taka dobrze wydana, mówię, no, to jest to samo, co właśnie ta Islandia, więc nie mam tutaj żadnych zarzutów, mam nadzieję, że zdjęcia po prostu w środku będą przepiękne. Także to, i co, słuchajcie, teraz już w zasadzie mam jakieś jedzenie, ja już nie mam, czy ja już naprawdę nic więcej nie kupiłam? Mi się wydaje, że ja coś jeszcze pokupowałam. Ale gdzie to jest w takim razie, to nie wiem. A może mi się tylko wydaje, może jednak tak dużo nie kupowałam. Z jedyniowych rzeczy, bo byliśmy w różnych sklepach, też kupiłam takie ciastka z czekoladą. Myślałam, że będą na drogę, ale nie zdążyłam zjeść w ogóle, wiecie, tam żadnego dnia. Kupiłam też takie Toblerone. Tutaj są trzy akurat, więc to będzie na prezent dla kogoś. To są takie fajne czekoladki. Kupiłam też, słuchajcie, szynkę. Bo jak w zeszłym roku byłam w Madrycie właśnie z dziewczynami, to ta szynka, którą kupiłam, ona była inna w smaku. Ona była tak dobra, że pomyślałam, kurczę, warto jednak przywozić takie rzeczy. Także wzięłam też takie, no nie wiem, czy one będą aż tak dobre, bo tamte kupowałyśmy w takim sklepie fajnym, gdzie były po prostu tylko mięsa i wędliny i wiecie, super. Było, natomiast to było kupione w takim sklepie, gdzie było bardzo dużo różnych rzeczy, one w ogóle były też bardzo dobrze, wypadały cenowo i też były bardzo duże pojemności różnych, czy to trunków, czy właśnie do jedzenia jakichś rzeczy, czy kosmetyków, na przykład szamponów, czy odżywek, to wszystko takie duże i cenowo też wypadało bardzo dobrze, także byliśmy też w takim sklepie przy granicy, on był przy granicy chyba z Hiszpanii, z Francją, z tego co pamiętam. Tutaj mam też takie czekoladki, wafelki, coś takiego, nie wiem. Też myślałam, że zdążę zjeść tam, ale nie zdążyłam, no i co? Tak to wychodzi. Wzięłam też takie dwie oliwy w metalowej puszce, bo przynajmniej ważyły trochę mniej niż w szklanej,
A pomyślałam, że to będzie też fajny, nawet nie tyle, że prezent, tylko po prostu przywiozę mojej mamie, żeby mogła sobie, wiecie, korzystać z takiej właśnie, a nie tam, żeby musiała kupować tutaj w Polsce, bo myślę, że to fajne. Z tego sklepu też przywiozłam gin w takim zestawie z taką dużą szklanką, ale dlatego, że po prostu spodobał mi się wygląd jak shaker i dlatego pomyślałam, że w sumie to będzie fajne, czy tam właśnie, nie wiem, na jakąś imprezę, czy nawet na prezent, czy coś, to spoko. Wzięłam też, słuchajcie, dwie sangrie, bo Hiszpania to oczywiście sangria. Wiecie, ciepełko, no bardzo, bardzo przyjemnie, więc wzięłam dwie inne, bo nie wiedziałam, która będzie dobra, czy w ogóle któraś tak naprawdę, bo one też cenowo wypadały, słuchajcie, bardzo korzystnie i ja tak, no nie wiem sama, wolałabym wziąć coś nawet trochę droższego, ale nie było. No więc stwierdziłam, że wezmę takie dwie, w ogóle one też wypadają bardzo różnie procentowo. Więc zobaczymy, czy to właśnie mówię też na prezent, czy na jakąś imprezę może ze znajomymi, wiecie, w hiszpańskim stylu czy coś. To się zawsze przyda, więc to. I tu mam jeszcze, słuchajcie, coś, co kupiłam, nie wiem, w ramach prezentu czy coś, ale bardzo jestem z siebie zadowolona, dlatego że to jest właśnie coś, co przywiozłam jakby z poprzedniej wycieczki, albo przynajmniej wiedzę, którą przywiozłam z poprzedniej wycieczki, dlatego że mam tutaj whisky. To jest właśnie szkocka whisky z tego regionu Islay, czy tam Islay, i to jest Islay Single Malt i to jest właśnie ta torfowo-dymna whisky. Jestem właśnie bardzo jej ciekawa, więc pomyślałam, że to jest coś fajnego właśnie na prezent, coś innego zupełnie, wiecie, takie ciekawe doświadczenie, bo myślę, że ja się z tym wcześniej po prostu nie spotkałam, ale też ja znawcą whisky żadnym nie jestem, więc może dlatego. Ale myślę, że dla kogoś właśnie na prezent jest to fajna taka ciekawostka, żeby posmakować czegoś innego i sprawdzić właśnie, no właśnie w ramach bardziej takiej ciekawostki, bo z tego co pamiętam, zapach w ogóle i smak był bardzo mocny i to było bardzo długo czuć też w ogóle, wiecie, i w tym kieliszku na przykład po whisky, więc no, jest to ciekawe, jest to coś zupełnie innego po prostu i stwierdziłam, że jak kiedyś będę i znajdę właśnie tą torfowo, taką właśnie dymną, to kupię, no i właśnie zakupiłam taką. Nie wiem, czy ona jest dobra, czy nie, ale mam nadzieję, że będę miała okazję, słuchajcie, sprawdzić, po prostu nawet ją powąchać, bo mówię, samo to już jest bardzo ciekawym wrażeniem. No i słuchajcie, wygląda na to, że tak, że to już wszystko z jedzeniowych rzeczy i zostały nam już tylko kubki ze Starbucksa. Tak. Mam tutaj ich cztery. Jeszcze jeden. Także już wam, słuchajcie, pokazuję. Ja naprawdę mam wrażenie, że ja coś jeszcze kupiłam, tylko przecież nie pochowałam tego nigdzie, to ja nie wiem. Może naprawdę nic nie kupiłam. Dobra, jedziemy, słuchajcie, z kubkami. Na pierwszy rzut idzie Barcelona. Proszę bardzo. No ładna jest, powiem wam, ładna. Ale naprawdę to miasto mnie... zachwyciło mnie, bo myślę, że jest tam co oglądać i bardzo chętnie właśnie bym wróciła, tylko mówię, trzeba bardzo dobrze ten wyjazd zaplanować, żeby kupić sobie te bilety, żeby załatwić je wcześniej, żeby mieć pewność, że po prostu można dostać się do tych miejsc. Bardzo bym chciała pójść do właśnie tego domu Gaudiego, żeby tam zobaczyć, jak to wygląda, bo on tam podobno zastosował różne fajne ciekawostki, to jest takie interaktywne zwiedzanie, więc bardzo chciałabym tam pójść, no ale teraz nie, natomiast myślę, że i tak, słuchajcie, i tak było fajnie. Ja się też nastawiałam trochę na coś innego, niekoniecznie na jakieś mocne zwiedzanie wszystkiego. Nie mogę tego zamknąć do później. Także i tak było super, ale wiecie, można tak, tak posmakowałam trochę i wiem, że na przykład chciałabym wrócić. Chociaż, tak jak powiedziałam wam, Girona na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Przepiękne, małe miasteczko, ale tak klimatyczne. I ta katedra tam, ogromna. Ja do tej pory, słuchajcie, pamiętam ten moment, kiedy ja weszłam do środka. Tam było tak pięknie, tak ciemno, gotycko i poczułam ten zapach jeszcze i myślę, że to jest właśnie niesamowite takie. Zapamiętam to na długo na pewno i cudownie, jeśli mogę wam coś polecić, to myślę, że warto tam się przyjechać, jeżeli jesteście gdzieś niedaleko. Słuchajcie, kubek, który w końcu udało mi się kupić, Francja, bo przecież jak byłam we Francji, to go nie było, wiadomo. A on mi się naprawdę bardzo podoba, więc stwierdziłam, że no tak, no, że chcę go. Więc zakupiłam też ten. I jeszcze jeden kubek, słuchajcie, trochę takie inne opakowanie ma, bo tu ma ten niebieski kartonik, a to dlatego, jest to kubek z Paryża, jest to kubek, który po prostu został przygotowany z okazji olimpiady, więc tak on wygląda, ma takie kontury i dodane pewne takie, no, dyscypliny sportu tutaj.
I nie kupowałam. O, jeszcze ma taki piękny niebieski środek. Takiego to jeszcze żaden kubek nie miał. Bardzo ładnie wygląda. No jest taki inny. Nie kupowałam tego klasycznego, słuchajcie, z Paryżem, bo myślałam, a nie wiem, może kiedyś jeszcze będę, to wtedy sobie ewentualnie kupię. Też mnie jakoś bardzo nie zachwyca, a pomyślałam, że ten to jest taką właśnie fajną pamiątką właśnie z tego czasu, nie? No bo wiecie, za rok tego kubka pewnie już nie będzie. Oni tak robią czasami różne sezonowe, tak jak na Oktoberfest. Robią niekoniecznie co roku inny, ale co kilka lat chyba go zmieniają, bo już są dwa, nie wiem, czy oba są do kupienia cały czas, ale na pewno są dwa różne z Oktoberfestu. I słuchajcie, ostatni, jaki mam, to jest kubek z Monaco, które, powiem Wam, że zrobiło na mnie też duże wrażenie. Dlatego, że ale ładny ten kubek jest. Tak się dużo dzieje, te kolory są intensywne, ale nie są ciemne, więc jest taki z jednej strony radosny, ale taki intensywny, ciemny, fajny. No w ogóle, mówię, to miasto zrobiło na mnie duże wrażenie. Piękne, no fajny pałac, wiecie, pięknie usytuowane, że można iść na wzgórze, zobaczyć widok sobie z góry, można iść do portu, no właśnie, nie wiem, to kasyno, to w ogóle ten przepych i bogactwo, to nawet nie chcę o tym mówić. Ile tam pieniędzy jest wydawanych, ile tam ludzie płacą, tak, za różne rzeczy, ile kosztuje tam apartament, mieszkanie, ile wydają w kasynach, w ogóle nie chcę o tym nawet rozmawiać i myśleć, dla mnie to jest taka abstrakcja, że jest to poza mną zupełnie. Natomiast miasto zrobiło na mnie wrażenie, naprawdę, że ja też, wiecie, pierwszy raz byłam na Lazurowym Wybrzeżu, może te inne miasta są podobne, kiedyś właśnie chciałam sobie też zrobić taki tour i właśnie się przejechać i myślę, że fajnie było pojechać chociaż w jedno takie miejsce. No, zrobiło wrażenie, wiecie, to kasyno na przykład, gdzie ja już tam dalej nie weszłam, można tam było wejść za opłatą, ale ja tam widziałam na ścianach, wiecie, wymalowane ściany, jak obrazy, no to robi wrażenie, ja nie wiem, czy tam był marmur, po prostu takie bogactwo, wiecie, wchodzi się w takie miejsce i czuć po prostu tę elegancję, ten przepych, te pieniądze. Ciekawe miejsce, naprawdę ciekawe, więc w sumie fajnie, cieszę się, naprawdę cieszę się, że byłam, że miałam taką okazję, bo ja tego nawet nie planowałam, nie? Więc to tak całkiem przypadkiem, a każde z tych miejsc mnie trochę tak zachwyciło, trochę sprawiło właśnie, że albo gdzieś bym chciała wrócić, albo odkryłam coś zupełnie, o czym pewnie bym nie pomyślała nigdy, żeby gdzieś tam jechać, więc naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajny wyjazd. I mam co wspominać przede wszystkim, wiecie, i to jest właśnie fajne. Także wygląda, słuchajcie, na to, że to wszystko, naprawdę, że to wszystkie zakupy, więc mi się wydawało, że tego jest bardzo dużo, no trochę tego jest mimo wszystko. Dużo też jedzenia i jakichś takich rzeczy, a to prezentów, więc niedługo się tego pozbędę pewnie, więc mi ubędzie. Natomiast, mówię, wydaje mi się, że ja coś jeszcze gdzieś kupiłam. Aha! Ale jedną torbę jakąś chyba miałam gdzieś na zakupy, ale może to była ta. Czy ja nie kupiłam jeszcze jakiejś torby gdzieś? Nie wiem. Słuchajcie, zrobiłam sobie też mały zapas. Oczywiście. Ojoj, tylko chyba się mocno pogniotły. Tych wafelków. Ja już Wam kiedyś mówiłam, jak przyjechałam z Majorki. Ja dopiero wtedy je zjadłam i wtedy odkryłam, jakie one są dobre. I kupiłam też takie właśnie pomidorowe. Tych nie jadłam. Więc na próbę. I jeszcze wzięłam takie, nie wiem, małe chlebki, czy takie grzanki jakby, coś takiego. Nie wiem, czy to wszystko nie jest pognieciane, no ale trudno, i tak się zje. W każdym razie te wafle są tak dobre, one mają tam jakiś taki proszek jakby właśnie i to chyba sprawia, że to jest takie dobre. Ale jeżeli będziecie w Hiszpanii, to Wam bardzo polecam spróbować, bo naprawdę smakowo są super, więc ja sobie zrobiłam mały zapas, kupiłam i będę sobie, wiecie, miała, czy to ewentualnie gdzieś, żeby podjeść na jakąś inną wycieczkę, jak będę potrzebowała, wiecie, jakiś prowiant suchy. I słuchajcie, to tyle. Także taki to haul. Nie był za długi przynajmniej, tak jak to czasami bywa. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że tak źle się tego nie słuchało. Także ja będę kończyć powoli. Jak jeszcze coś znajdę, to Wam, wiecie, dogram może we fragmencie. Ale myślę, że to już jest wszystko, bo ja wszystko tutaj po prostu przygotowałam. Więc tak to wygląda. Idę się kurować zatem, żeby było coraz lepiej. No i co? Wam życzę miłego dnia. Dajcie znać może, co Wam się podobało, albo co Wy przywozicie z wyjazdu. Wiem, że niektórym się kubki ze Starbucksa nie podobają, wiem. Ale są tutaj też inne rzeczy niż te kubki, także mam nadzieję, że mimo wszystko gdzieś tam znaleźliście coś fajnego może dla siebie, albo się zainspirowaliście, albo no po prostu popatrzyliście, co tam ja sobie przywiozłam z podróży, żeby potem umilało mi czas po prostu, jak jestem w domu i tyle. Także będę kończyć w takim razie. Widzimy się w następnym filmie. Życzę Wam miłego dnia.
do zobaczenia, także mam nadzieję, że już w przyszłym filmie będę trochę mniej skrzeczeć i będzie lepiej, także.